Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co jest? Dobra, moment. Audora, potem to skoryguję. Witam was w kolejnym... Witam się z wami. W kolejnym odcinku zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Na start Phoenix... Głaszczy Phoenix. A? Kurde, za długa pauza. Nie wyszedł mi ten żart trochę. Taki skin dla fosfora ustawiłem. Jak wyląduję na glebie, to wam pokażę, co konkretnego wrzuciłem na aktualnie na naszą bohaterkę. Albo jak się skończy wytrzymałość, zacznę tak widzieć, jak powoli, powoli opadać. Patrzcie tam na dół, jak idzie wielo... Hekaton Heir, chyba tak się nazywa ten mitologiczny potwór. Ten sturęki, chociaż ten w sumie jest bardziej wieloręki. Stu nie ma, ale no... sześć na pewno. Dobra, ja lecę na razie w kierunku questa od Afrodyty, czyli... Kurde, ten guzik. Czyli tego. Czyli zabicia legendarnych bestii, a konkretnie lecę teraz do właśnie lewa nemejskiego. A jak zajmiemy się lewkiem, to Jezus Maria. No nie, serio! Upiór Heraklesa. Świetnie. Dobra. Spróbujmy zatem. Oj! Kurde! Nie, gdzie to były uniki? A pod X-em są uniki! O Boże, święty! Szybka prezentacja wszystkich zdolności. Dobra, tego akurat niekoniecznie chciałem. Kurde! Nie grałem w to dwa tygodnie prawie i już zapomniałem, jak się... I zapomniałem kontrolek. No kurde mać, no! Halo, przecież użyłem tego. O właśnie, to wykorzystałem. Troszkę wytrzymałości. Gram sobie ostatnio w Sekiro, gram sobie ostatnio w tego, a i co? I zawsze wełbię mam, żeby sobie zaznaczyć tego. No i zmarnowałem sobie właśnie błogosławieństwo. No nic. Kurde, no z tym Heraklesem walczył, to było wiele lepiej. Ja mam tutaj, miałem Herkulesa i kurde, jeszcze jakieś jakieś durne niedźwiedzie. Okej, za wcześnie uniknąłem. Kurde, dlaczego ja chcę unikać bumperem? Jest jakiś rąbnięty normalnie od teraz. Dobrze wiem, że bumperem atakuje, a chcę nim unikać, nie wiedzieć czemu. Ja nie pamiętam w sobie, co mi takiego dawał ten, no... Kurde! Jest! Udało się. No i tyle było. Oczywiście im większa seria, tym większe obrażenie. Kurde, jak ten...
Jak to jest tylko upiór, to kurde, jak prawdziwy Herakles też tak będzie nawalał, no to... Problem. Zdjęty? Wreszcie. Dobra, moment. Your blade and my power can remake this world. I am waiting for you. Ha, no proszę. Zwróciliśmy uwagę Tyfona. Trochę bardziej niż tylko na tyle, żeby wysłał na nas upiora. Trochę jestem teraz w dupie, bo jestem bez tego. Bez... So Typhon corrupted the Nemean lion after that jock Heracles skinned it? You know, when Heracles couldn't slay it, he strangled it with his own hands? Sounds about right. Hera unleashed the lion to torture mortals. Sometimes that woman really turns me on. Brawo ja! Ja nie wiem, czego trafiłem. To powinno być stosunkowo prostsze niż te trzy niedźwiedzie i upiór. O kurde, no... W ogóle jak tak latałem sobie, czyszcząc, teraz mi się przypomniał, jak tak sobie latałem, czyszcząc, no kurde mać! Jak sobie poza nagrałem, latałem, czyszcząc mapę ze znajdziek, tych nudniejszych, tam bardziej powtarzalnych, to, no, zas! To zaatakował mnie też upiór Atalanty, ale ona była o wiele prostsza od tego. Zresztą ja wtedy miałem ten... Nie, normalnie zobaczyłem. No, ale była prostsza. Zresztą ona o dziwo walczyła na dystans. Czy z łuku, a nie z tego, a nie toporem. Dobra, i po nim. Po nim, w sensie po lewku. I to będzie koniec questa dla Afrodyty. Może teraz tylko wrócić do siedziby bogów, ale to już zrobię fast travelem. Nie wiem, czy wspominałem, ale chyba tak pod koniec poprzedniego odcinka. Zobaczmy, co tu się odblokowało. Tutaj po kolei. Atak zgrycia daje wybuch podczas... O, ty sobie mogę sobie to zmienić właśnie. No, tu mam, że nie przerywa. Maskowania. Tutaj maskowanie zwiększa mi wytrzymałości. O, to jest też dobre na walki. A co dostaję tutaj? Klon fosfora wybucha, potrafię zadać obrażenia. Zajebista rzecz. Fosfor pioruna Zeusa. Jeśli usłyszysz dziwne skwierczenie, nie martw się, to tylko skrzydła fosfora, w których szumi ładunek elektryczny. Nic wielkiego. Tutaj wykupiłem sobie tak, całkowicie ulepszyłem siłę Heraklesa, fosfor był ulepszony wcześniej, wykupiłem sobie pozostałe dwie moce, czyli młot Hwajstosa oraz zrywa. Ten, w ogóle, dlaczego ja tego młota nie używałem w walce z tym upiorem i miśkami? To jest dużo pytanie. A także zryw Ateny i ulepszyłem go prawie maksymalnie i... Uj, mogę, będę mógł go teraz ulepszyć w ogóle. All of the mythical beasts were defeated. Aphrodite would be pleased. Ej, no i super. Tutaj proszę. Oto co mam na sobie aktualnie. Wszystko po kolei. Łuku na razie nie zdobyłem żadnego fajniejszego. Tutaj mam co? No, przez pierwsze strzały zadawany damage. To tutaj mam, to mam teraz. Tutaj szansa na potrójny damage po przy headshotach. Ogłuszanie, odrzucenie małych wrogów naładowanym strzałem.
oraz procent dobrodziejstw w trakcie kombinacji. No, przy pełnym zdrowiu, a niestety rzadko mam pełne zdrowie, tak więc podziękuję. Ale ta druga rzecz, że po trafieniu w głowę uzupełnia mi 80% segmentu zdrowia, jest nawet kuszące. Wystarczy kilka headshotów i mogę się za darmo wyleczyć do pełna. Dobrze, wróćmy do siedziby bogów, żeby oddać questa, a potem wrócimy sobie na... A potem wrócimy sobie na tamten posąg Aresa i polecimy do questa. Dobra, czy mam coś, co mogę wydać? Z tego, co widzę, to nie bardzo. No poza tymi obolami oczywiście. Chociaż bursztyn bym mógł chyba wydać. Tak mi się wydaje. 7, a nie. 7 i 9, czyli minimalnie 7 potrzebuję, czyli nie wydam, ale mogę sobie za to uważyć eliksiry brakujące. Dobra, to już było. Ej, ale jestem ciekaw, skąd ona ma ten. Let me know what you're feeling. O, proszę, widzę, pioruny na ambrozję się zmieniły. Żarłoczny gniew. Mało tylko do wyglądu. Tak samo hełm. Tutaj wygląd. No, niby tylko wygląd, ale no jak na razie wygląd fosfora też zmieniał troszeczkę jego umiejętności, tak więc kto wie. Czy zmieniał, no upgrade'ował, to lepiej powiedziane mam wrażenie. Tutaj... Bieg za spiritem nie zużywa wytrzymałości i tylko siła Heraklesa. Okej. Okay. To sobie po nagraniu odcinka sobie to sprawdzę, tutaj nie ma nic do sprawdzania. Zanim pogadamy z Afrodytą, to jeszcze maksymalnie ulepszę sobie zryw do ładowanego zrywu. Dobra, no a żeby go ładować, to co? A, po prostu muszę przytrzymać X. X? Tak, X. Dobra. Tak więc pozyskaj. No i jest to już która? Trzecia boska moc ulepszona w 100%. A pierwszą w ogóle, patrzcie. Siła Heraklesa była pierwszą mocą, jaką zdobyłem. Ale to fosfor, czy tam atak fosfora był mocą, którą ulepszyłem jako pierwszą. Oż to w sumie nie do końca jest boska moc, tylko bardziej znajomość z Feniksem, no ale okej. Tutaj nie liczę tego, bo gdybym tutaj nie wziął kilku rzeczy, no to już bym miał chyba wszystkie boskie moce, myślę, ulepszone. Ale to tam detal. Z tego już tyle tego było, ale absolutnie nie nudzi mi się oglądanie animacji z tym zbiornikiem Hadesu. Bo naprawdę fajnie to wygląda. Dobra. Afrodyto, mam questa od ciebie wykonanego. Any chance you saved some of their hides? I could use a new coat. No, I did not. I'll just pick them up myself. Those creatures were an eyesore, but their fur was exquisite. You didn't just ask me to kill them in order to make a coat, did you? Of course not. What do you take me for? Hermes, the furs are ready. Finally! Here you go, Phoenix. A reward. Co ty sobie jaja robisz? Poważnie? Bogini? Nie może same tylko... Ja za tego questa dostałem tylko i wyłącznie skiny. Nie dość, że tylko skiny do hełmu, konkretnie do
tego hełmu, to jeszcze do hełmu, który jest mi totalnie... jest dla mnie bezużyteczny. Znaczy, dobra, może nie jest tak totalnie bezużyteczny, no ale mam lepsze. Więc no... średnio trochę. Średni ten quest. No ale dobra, nieważne. Na razie... szczęki wojny. Nie każdy potrafi przetrwać na nieprzyjaznych równinach wojennej groty, co mogło czaić się w głębi poza szczękami wygłodniałej bestii. A skoro chodzi mowa, to może zrobimy sobie jakąś przerwę na przekąskę? Nie tym razem. Zeusie. Dobra, tam jest quest quest od fosfora, to chciałem powiedzieć. Ale mnie na razie interesuje quest związany prawdopodobnie z Aresem. Albo bynajmniej quest, który mnie do tego boga zaprowadzi. Pytanie, czy ja tak gdzieś dolecę dalej, czy już będę musiał powoli... nie, będę musiał powoli obniżać pułap. Ale w sumie tak prawie idealnie się tutaj wbije. Pyk. Upadek giganta, odkryto... miejscówkę. Okej, strefa zadania, ale jakby... tu jest gdzieś Ares, czy jak? Okej, mam spotkać się z dumną istotą. No, super, ale... jakiś konkret? Czy... mam po prostu latać po całym miejscu, aż go znajdę? O, a dobra. To było szybsze niż... to poszło szybciej niż sądziłem. Misiek. Come no closer. I am Ares, the mighty god of war. I will tear you limb from limb. Your puny frame will reduce to dust in my paws. Great Ares, my name is Phoenix. I'm here to defeat Typhon, and I require help from the god of war. Do you think my mighty blade is at the beck and call of anyone who asks? Don't make me laugh! I didn't mean any disrespect. I just can't do this without you. You have exhausted my patience. Flee, mortal, before you are forced to bear witness to your own destruction. I will feast on your very liver. Your eyeballs! And last but certainly not least, your quaking, shaking little heart! To jest Ares? My god! Alright, jig is up. Just get it over with. Fillet me, it'll numb my pain. Just do it! What? No, no, calm down. Jezu, Typhon jest... Either you do the good kodak! Nie no, nie wierzę! Ej, a co będzie dalej? Bo jeszcze został Hephaistos i Athena. Czekaj, Afrodyta stała się nagle dobroczynna i tak dalej. Nie. Porozmawiaj z kogutem. Okej, okay, czyli tak, Afrodyta stała się niedobroczynna, a wielki bóg wojny Ares stał się kurczakiem. Dobra, ja rozumiem, że Typhon tu jest tym złym. Jezu, Typhon jak na razie jest jak Freddy Krueger. Niby jest złym.
Jezu, ale pomysłowości nie można typowi odmówić. Pogadajmy, Aresie. Ale jakby tak patrzeć po gadu w łoże i teraz po tym kurczaku, to w sumie to Ares do siebie pasuje. Bo tchórzył jak kurczak przed Kratosem. Ale grał takiego wielce niedźwiadka. Okej, my turn, warrior. Come now, dice me up. I'm a chicken. Pathetic clucking poultry. Dagon! I'm looking for Ares. He's not... I am he! Once the mighty god of war, now reduced to an easily startled pile of feathers. Are you sure? Does a bear poop in the woods? Sorry. Fillet me now. Spare me this shame. But you're Ares. Always first to battle in your chariot. Sparta owed all its victories to you. Where's your famous pride? Your violence incarnate. I wish you were violence incarnate, so this would all be over. No one gives a buck about me now. Since when does the mighty Ares care what anyone thinks? You won wars. You can take down Typhon. I mean, you must still, do strategy or something? Look at me. I can't hold a sword. One back on the battlefield and I'm a laughing stock. Even my love, Aphrodite, rejected me the moment she saw me. But I got Aphrodite back to her old self again. I think you might have a shot with her. Oh, so a gorgeous goddess in love with a chicken? I'm sure that's illegal. Definitely not illegal. Look, my fellow... Absolutnie legalne! My brother, they were always... They need your help. You can try pulling at my heartstrings all you want, but the reality is that this animal cannot help you. I'm not getting Aphrodite back, and you can't even hurt the chicken. Your brother is as good as dead. Hey! Now leave me alone to cry in peace. Which I will also fail to do because chickens can't express emotions through tears. But just bottle them up inside. Forever. I guess I'll let Aphrodite know you've given up. What did you say? A chicken's a chicken, right? May as well tell her you're too useless to fight. Forget. Ej, dobrze, weźmy na ambicje. You'll never be whole again. Fine. Tell her how worthless I am. Even if my essence would fix me, there's no way a mortal could get inside the vault. So forget it. Consider it forgotten. Just out of curiosity, where would I find that vault? Right down there, covered in debris. It's impossible to uncover it. What about using that giant spear? Let's give it a shot. Bear, a little help? Czy my wpakujemy włócznie do kuszy i zrobimy z niej wielki bełt? Kolego, lepiej się trochę przesuń. Widzisz coś stupid takiego? Conveniently placed giant spear. It's not blocked anymore, so off I go. Fine. It's your funeral. Rest in pieces. Before you go, realistically, you have zero chance.
but let's make it 0.1 with my blessing. Rozkaz Aresa zgarnęliśmy, dzięki. Bear, no. Look at me. You are not ready. Oj, misiowi jest przykro. Co? Już? Wydostań esencję Aresa z czeluści? Ej, nie. Nie ma bata. Well, my boy's a chicken. He checks out. He's been a disappointment since day one. Babies, such freeloaders. Sneaky, sneaky, sneaky. No i pięknie. W razie czego kolejny wierzchowiec będzie na liście dostępny. Nie, nie, to chcę po prostu sprintować. Okej, ja tu łaziłem trochę poza nagraniami i wyczyściłem sobie dość mocno tą grotę z takich czeluści. W sensie z tych nie, no bo wiadomo, to było zamknięte fabularnie. Ale z jakichś takich czeluści ogólnie wyczyściłem, no ale nie, no nie było mnie tutaj. Nie ma bata. To jest albo podpucha, albo coś trzeba będzie zrobić jeszcze, żeby tą esencję zgarnąć, bo to nie może być aż tak szybkie. Ej, no ale ewidentnie. Czyjąś Aresa? No nie wiara. Okej. Okay. Głęboko i niebezpieczne. Dobra, to było wcześniej. Lewitujące kostki Orichalcum. Wzbudzaj lub dezaktywuj lotny stan kostek Orichalcum, trafiając... Dobra, nie doczytałem do końca. Ale generalnie chodzi o to, że jak grzmotnę w tę kostkę, no to ona sobie... poszybuje. No tak, tylko ja nie na wszystkie skrzynki mogę się tutaj wspinać. Czekaj, jak ja tak grzmotnę... Aha. No tak, powinien się w sumie tego domyślić. Dobra. To sobie może sobie tam zostać. Ej, chodź tu! No, już się przydaje ta ulepszona moc. Ta ulepszona boska siła Heraklesa, czy tam Herkulesa, jak tam kto woli. Choć fakt faktem, raczej nie pójdzie to dokładnie po mojej myśli. O, chociaż w sumie. A dobra, nie, okej, wszystko jest spoko, nic nie mówiłem. To jest większa kosteczka. A, tylko trzeba najpierw strzelić i teraz dociągnąć. Ej, wracaj! No. Teraz w to miejsce kostkę rzucić, wejść se na nią i wejść wyżej. Dobra, mamy... Oho! Walkę z bossem? Niech zgadnę, łańcuchy trzymają esencję? No jest jakiś powalony przeciwnik.
Okej, okay, jeden łańcuch zwolniony. Wonder what these chains are binding. Deep in the vault, Phoenix found a statue bound by chains, bearing a strong resemblance to Cotis, the Hecatoncheires. Let me guess. The 100 arms were a dead giveaway. No wiesz, Zeusku, Hecatoncheir to jest z ręki, nie? Nie bardzo teraz tego wiem, o co tutaj Zeusowi chodziło, ale... ja nie muszę wiedzieć. Dobra, tutaj też widzę, że jest coś do... no właśnie, do aktywacji. 18 strzał nawet robi robotę, ale 22 robiłoby lepszą. Jeśli teraz się nie mylę odnośnie tego, liczby. W sensie, jeśli co dwa, co jeden level dwie strzały będą dochodziły, no to... This place is like Ares. Messy, dangerous and in need of a decorator. What exactly is it about Ares that bothers you so much? I just wanted more. He starts wars, he rushes in. He's so messy. Anytime anyone prays to him, they're driven mad. He never takes out the garbage. Even after Hera asks him like three times. But I've made my peace with it. We just joke around. Maybe he does all those things, except the last one, because he's trying to impress his dad. He wants you to take him seriously. Nah, he never thinks about how his bloodthirsty actions wreak havoc for everyone else. It's like he never grew up. They do say imitation is the sincerest form of flattery. The sincerest flattery is kidnapping someone so you can get some alone time. Just ask Ganymede. Okej, to było jakieś nawiązanie do mitu? Bo nie kojarzę, żeby Ganymede został przez Zeusa porwany, a chyba teraz o to mniej więcej chodziło. Dobra, tutaj widzę, nie ma powrotu, w sensie nie takiego normalnego. Myślałem, że to jest droga do tego taka na skróty, ale nie, to jest prędzej powrót. Ale kurde, jak dalej będą te takie akcje jak z tym orykalką się pojawiały, no to... ciekawe pomysły będą. Czy ciekawe, jakie pomysły będą mieli twórcy w takim razie. Dobra, rzućmy to gdzieś tam. Wylądujmy i... no bez jaj. No tak, potem się teraz nie wespnę. No, puśćcie. Dół, 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 dół. Żeby chociaż kawałek dalej jeszcze dojść, bo mam kurde 33 minuty, ale troszeczkę mi... szkoda teraz skończyć materiał. Zwłaszcza, że jakieś 20 minut tego materiału to było tylko gadanie Aresa. To rzućmy gdzieś tam. No. Ono tu. To rzucimy gdzieś tutaj. Dobra, czy stąd dolecę? Chyba nie bardzo. Ale mogę użyć za to tego. I to dać gdzieś tu. O, a nie, dobra, nie. Jednak na spokojnie doleciałem. Mamy heala za darmo, tak więc spoko. Kolejne kostki orykalkum. Dobra, najpierw dajmy te duże. Dobra, jedna na pewno musi iść gdzieś tam. Druga, myślę, gdzieś tutaj. A to mała, nie, nawet mi jest potrzebna do czegokolwiek. Teraz zobaczmy, bo dalej jakbym chciał iść, no to na górę. No
No ale to chyba wystarczy, nie? Gdzieś ją tutaj rzucić. O, teraz się złapać. No i w górę. No i mamy save'a. Pokażę. Fu. O, czy tutaj coś jest ukryte? No patrzcie, o dziwo nie, się aż prosiło, żeby coś tu schować. Czyli tym razem to była tylko podpucha. No dobra. Odpalamy to. Coś ciężkiego. No myślę, że nawet taka kostka zwykła na spokojnie dałaby radę. Czekajcie, dałoby mi się ją dorzucić tam od razu. Spróbujmy. No tak średnio. Chyba, że... rzucę ją w ten sposób. Chodź tu. O właśnie i pyk. Dobra, prawie na pewno przegiełem z odległością. Ale spróbuję to teraz dolecieć. No. Kurde, minimalnie zabrakło, no. Dobra, czyli jednak potrzebuję kostki, żeby się zatrzymać i na kostce i potem sobie wskoczyć na górę. Ale widzieliście, jak minimalnie zabrakło? Żebym właśnie wskoczył do góry i byłoby... czy wskoczył, no, żebym się złapał, a nie wskoczył. Dobra. Bierzemy to od razu. I tą kosteczkę rzucimy sobie gdzieś w to miejsce. Oj, oj, oj. No, to mi się trochę średnio udało. 37,5 minuty właśnie wybiło na moim zegarze. Kurde, patrzcie, są niby trzy kostki, ale... Wiesz, właśnie, bo ja tak niby kozaczę, no ale ja w sumie mam już trochę postać rozwiniętą, więc... mi te trzy kostki aż się nie przydają, no ale gdyby ktoś tu przyszedł... trochę... mniej rozwinięty, no to nie bym miał, nie wiem, tak łatwo. Aha, czemu to nie poleciało w górę? Dobra, nevermind. Czyli muszę, ale muszę to tak czy jak muszę to poprawić. Czekaj, też, czy tutaj jest... Dobra, tu jest do odznaczenia pierun. A właśnie to błogosławieństwo sprawdzić. Rozkaz Aresa. Wskaźnik kombinacji utrzymuje się dwukrotnie dłużej, zanim zostanie zresetowany. Dobra. Biegłość Aresa i furia Aresa jeszcze jest potrzebna. Okej, tu jest tylko esencja Aresa. Nic więcej. No to spoko. Tutaj nic zmieniać. Nie chcę. Mam strasznie dużo tego adamantynu, ale nie mam co z tym zrobić. Kurde, ale jak ona... Widzicie, jak ona fajnie tak nogę składa? To się podskakuje i... tak idealnie te kolana tak zgina. Gdzieś tutaj to rzucę. Dobra, to już dolecę normalnie. Przyspieszyć się do góry, proszę. No, tutaj tylko. Pyk i pyk. No i wystarczyło. Tutaj nic, a tutaj... I will wage an endless war. A może lepiej nie? Może bym odpuścił. Może byś sobie odpuścił, Aresie? Dobra, tutaj też są kostki do aktywowania.
Okej, to mi wyszło tak średnio. Dobra, jedną tą rzucę gdzieś tutaj. Tą rzucę gdzieś tam. A tą rzucę gdzieś tam. Aha. A gdzie wcięło te kostki? Niech sobie znaleźć w taki sposób. To jest pustawo. No nie wierzę. Idealnie w tą cholerną dziurę wleciałem, no. O. Zostawię to bez komentarzy, co? Ale kurde. Aż żal mi było na to patrzeć teraz, no. A już klikałem, żeby to sobie darować, no i co? No i nic. Tam akurat przeciwnicy. Ale wiecie co? Ja na razie robię pauzę. W tym odcinku to będzie już tyle, ale spokojnie. Ja nagrywam od razu następny. W tym to zajmiemy się tamtymi ziomeczkami i... Durna chrypa. I w którym także spróbujemy zanieść Aresowi jego esencję. Ale dalej sądzę, że to jednak musi być jakaś podpucha, no bo wątpię, że całe moje ułożenie poza nagraniowe i czyszczenie sobie mapy aż tak mnie popchnęło fabularnie, żeby no już móc skończyć jedną tą. Od razu mieć ukończoną akcję z Bogiem. Kolejnym, no ale to się jeszcze przekonam. No ale dobrze, ode mnie to będzie tyle. Ja się zabieram od razu za kolejny odcinek, a my już za niedługo się w nim usłyszymy. Do zobaczenia i usłyszenia. Cześć!